Akurat na tym filmie byłam cztery razy w kinie. Że tak wtedy mnie uderzył, że ja mówię sobie: wiesz jak to jest, że czasem się tak po prostu sami sabotujemy, że no nie, be, nie no strasznie mi puszczę sobie najsmutniejszą piosenkę świata. Albo boże, kurde, złamane mam serce. Przyznam się jeszcze, że w ogóle poszłam na ten film, to była moja pierwsza randka z moim chłopakiem. Znaczy, pierwsza, pierwsza w kinie. E... To niezły film sobie wybraliście. No wspaniały, jeszcze. bardzo romantyczny. O Jezu, polałam się z tych o... emocji. Szefowa polskiego oddziału The Office, wojenna dziewczyna, a także wielka miłość hatera. Aktualnie możecie podziwiać ją w nowej audioprodukcji serwisu Storytel 2084. Panie, panowie, Vanessa, Aleksander, czołem. Cześć, cześć, Łukasz, cześć wszystkim. Słuchaj, to co, może zaczniemy od twojego najnowszego przedsięwzięcia, zanim zaczniemy prześwietlać mm -hmm. twój gust filmowy. Jak sam tytuł wskazuje, akcja słuchowiska, audioprodukcji rozgrywa się w 2084 roku. Tak. Rzecz jest inspirowana absolutnym klasykiem Georgia Orwella. Mm -hmm. A ty wcielasz się w ciekawą postać, Mileny, nadzorującej sztuczną inteligencję, która mm -hmm. reżyseruje seriale przyszłości dla wielkiej korporacji. No temat, kurczę, na bardziej czasie. na czasie nie mogłoby być. No, sztuczna inteligencja i wszyscy zastanawiają się, czy rzeczywiście za chwilę wszystkich nas zastąpi. Tak, a w świecie tak, tak. artystycznym to chyba w ogóle bardziej. jest takie pytanie... No tak, myślę, że po, y, wszystkie osoby, które siedzą w branży, wie, mają świadomość, że teraz trwają strajki, zmierzają ku końcowi, ale jak finalnie będzie to jeszcze nie wiadomo, ale również z tego powodu aktorzy strajkują, bo mają obawę, że ich wizerunek zostanie skutecznie zastąpiony przez ich live performance i ja również mam takie obawy i również nawet obserwując co się działo wokół tego słuchowiska, nie tylko mam na myśli jego fabułę, ale też Promocje, bo tutaj mhm. mamy zwiastun stworzony w 100% przez sztuczną inteligencję, plakat w 100% stworzony przez sztuczną inteligencję na bazie moich i kuby Sesaka, który wciela się w drugą główną postać na bazie naszych zdjęć. Więc też nie mam takiej ugruntowanej opinii na temat tego, co. Myślę wobec sztucznej inteligencji, staram się odnaleźć w tej rzeczywistości, ale na pewno mam w sobie bardzo wiele obaw i, i, i lęku, i o tym też jest ta opowieść. A tak, w takim razie myślisz, że odważyłabyś się pozwolić, właśnie, zeskanować swoje ciało, swój wizerunek, żeby potem trafiło do wirtualnej przestrzeni i mogło być wykorzystywane? Był ostatnio taki film, no nie ostatnio, parę lat temu, e, Kongres Futurologiczny mhm. z Robin Wright. E, dokładnie o tym. Aktorka dostaje kasę. Pozwala się zeskanować, do widzenia i od tej pory tylko wirtualne. Nie, nie, bo ja gra. Y, nie wyobrażam sobie y, o, zrezygnować z tego zawodu dobrowolnie. Niezależnie za, za jakie pieniądze. Dla mnie znaczy pewnie dużą szansą wtedy dla mnie byłoby pozostanie w teatrze, który tak naprawdę jest moją pierwotną miłością, y -hmm. i zapoczątkował moją pasję do, do aktorstwa i ja. Bardzo teatr kocham i wtedy pewnie bym w nim już osiadła, ale nie wyobrażam sobie zrezygnować z tego zawodu, więc myślę, że żadne pieniądze by mnie nie, nie skusiły. Nawet nie, 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 nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ale kto wie, może będą takie czasy, że będzie to zupełnie. No nie wiem, że już wszyscy zdecydują się na pójście w takim kierunku i nikt nie będzie zatrudniał y, aktorów żywych, Tylko ich awatary, i wtedy, no nie wiem, będzie trzeba jakoś się utrzymać. Nie, nie wiem, nawet nie chcę o tym myśleć, bo mnie to absolutnie przeraża. Nie wyobrażam nie sobie zrezygnować z takiej ogromnej mojej miłości. A no właśnie, ponieważ jak wyczytałem, sama mówi, że masz pozytywne usposobienie na co dzień. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Chociaż w ogóle też gadaliśmy o tym przed, mhm. przed wejściem na antenę, <laughs> <laughs> że y, ja też mam taki moment, że dużo się dzieje u mnie nowych, zaskakujących rzeczy i nie wszystkie są łatwe i też jakby przyjmuję to, że nie zawsze musi być super. Chociaż myślę, że ogólnie usposobienie mam takie, że y, lubię się pozytywnie nastawić y, po wyjściu z łóżka. Jednym słowem dopada ci jednak na polskość trochę. Wiesz, Amerykanie <noise> ale, nawet jak się dzieje najgorzej, to zawsze będą... Mm, keep ale smile, wiesz, to jest pozorne, wesoło. to jest pozorne. Bo z drugiej strony, wiesz co, jak ja teraz czasem jeżdżę do Stanów, zawodowo mhm. trochę, tam też mam jakąś swoją agencję i, i team, z którym próbujemy coś tam popracować, to nie są... Rozmowy, w które wchodzisz, interakcje, są bardzo powierzchowne. I na przykład dla mnie dużo cenniejsza jest rozmowa z kimś, kto może jest bardziej osadzony w tej nazwijmy to, negatywnej energii, chociaż wcale nie utożsamiam tego tak bardzo z polskością. Myślę, że bardziej z takim osadzeniem i realizmem, a nie z jakąś taką fasad fasadowością i powierzchownością. Z tym mi się kojarzy na przykład kontakt z większością Amerykanów, tak jak dotychczas miewałam. Słuchaj, to porozmawiajmy o czymś pozytywnym. Widziałeś ostatnio jakiś dobry film? Coś, ostatnio... co cię tak wiesz, Ach, że aż chciałaś drugi raz zobaczyć. Wiesz co, no, na pewno ten e, op, e, Barbenheimer, e, byłam w tym rozdaniu i oba filmy mi się podobały, ale w ogóle mam, przyznam się szczerze, mm -hmm. jakiś taki moment, że trudno, trudność mam z kinem. A myślisz, że wynika to z? Z przebodźcowania. Za dużo wszystkiego. Za dużo wszystkiego, ale to mam tak samo e, e, z muzyką, której zazwyczaj słucham bardzo dużo, że ostatnio jakoś tak potrzebuję większej wsobności, wyjść na spacer, bardziej e, wejść w interakcję z żywym człowiekiem, że jakoś tych Ekranów i digitaliów troszkę za dużo było w pewnym momencie, i teraz e, tak mnie to ominęło. Też nie byłam w Gdyni, więc nie widziałam jeszcze żadnych polskich naszych premier. Ale na pewno będę nadrabiać, bo, bo mnie to interesuje. Zaraz się zbliża festiwal warszawski, też, więc mam nadzieję, że, m, że tam e, zobaczę co nieco. Ale no, tak naprawdę, też jeszcze myśląc o tym e, Oppenheimerze i Barbie, ja najbardziej nie mogę się doczekać. E, Lantimosa nowego, więc na to najbardziej czekam. I też bardzo chcę zobaczyć Past Lives. I to są takie rzeczy, które, na które premiery, na które, mm -hmm. na które czekam, ale tak, żeby mnie coś zachwyciło. Ostatnio, to serial mnie zachwycił chyba. Infa Jaki? Infamia. Polska produkcja? Polska produkcja, na Netflix. I y ja jestem wielką fanką Kuby Czekaja. Mm -hmm. Bardzo. Y ja w ogóle w kinie bardzo doceniam odwagę. I nawet jeżeli ona prowadzi do jakiejś takiej niewygody, lub że film wcale nie jest taki e, od, z nadania, że o to jest idealny film, tylko po prostu ma w sobie jakąś odwagę i konsekwencje, to mnie dużo bardziej przyciąga. I m, jak już zobaczyłam jego nazwisko wśród twórców, bo wiem, że tam głównie chyba Ania Maliszewska mhm. reżyserowała. To miałam takie poczucie, że no to może być coś, co, co ze mną zarezonuje i tak się stało zresztą z Zosią Jastrzębską, grałyśmy w Dziewczynie i Kosmonaucie, przyjaciółki i jest to dziewczyna szalenie utalentowana, tutaj ma fantastyczne pole do popisu, bo ma wiele trudnych scen, który gra świetnie i ym, formuła, którą znaleźli twórcy na to, żeby opowiedzieć jej historię jest, no mnie po prostu bardzo ujęła. Mm -hmm. No dobrze, wspomniałaś o Lantimosie, to co? Może w takim razie zacznijmy. Słuchaj, bo, bo podałaś mi listę i tam jest generalnie od 1 do 8. Ciekawi mnie, czy ta lista, ten jeden i 8 to wynika właśnie ze stopniowania, mówię. czy przypadkowo? Nie. jeden i pięć, to jest, Aha. bo wydawało mi się, że mogę wybrać tylko piątkę, to jest e, e, chronologicznie, okay. jak te filmy w moim życiu się pojawiały mm -hmm. i z tym są związane różne historie I od razu też zaznaczę tutaj, że e, wybierałam filmy, niektóre w moim odczuciu były najlepszymi Filmami, chociaż to są no, ukochane moje pozycje, ale nie były to najlepsze filmy, jakie widziałam w życiu, ale filmy, które zdeterminowały coś w moim życiu, które pełniły ważną funkcję i dlatego są najważniejsze. A kolejne trzy, mhm. czyli od sześciu do ośmiu, to są filmy, które już są bardziej w tej kategorii najlepsze filmy, ale na przykład nie miały aż tak bezpośredniego wpływu na mój życiorys. Dobrze, to w takim razie stopniując napięcie, zacznijmy od pozycji numer 8, a tam. Lantimos. Po prostu Jorgos Lantimos. Po prostu Jorgos Lantimos. E... Lantimos. Czyli reżyser. W... W którego filmach, mam wrażenie, świat jest jednym wielkim teatrem, tak. my jesteśmy uwięzieni w jakichś przypisanych nam rolach społecznych, konwenansach, wtłacza nam je się czasem przy pomocy przemocy mm. psychicznej i fizycznej, ale jest też mnóstwo jakiegoś takiego czarnego humoru i szaleństwa. Tak, no ja, wiesz, to co wcześniej powiedziałam o tej konsekwencji, o odwadze w kreowaniu światów, myślę, że większość tych filmów, które podałam, dokładnie tym się charakteryzują i dlatego Jorgos Lanthimos mnie tak bardzo za każdym razem urzeka i ja naprawdę miałam duży konflikt, który z jego filmów mm -hmm jest moim ulubionym, który tam wymienić na liście. Pewnie teraz bym powiedziała faworyta, jeszcze niedawno może bym powiedziała Kieł mhm. albo Lobster jeszcze wcześniej. Teraz chyba faworyta, bo najbardziej e, ta Olivia Colman ze Moston i ich praca ze mną teraz rezonuje i, i mnie inspiruje po prostu najmocniej. E, ale ja po prostu jestem wielką fanką tego, że on w tych e, tymi swoimi najdziwniejszymi środkami przekazuje autentyczność i taką uniwersalną jednak prawdę. Krawiąc tak dziwne mm -hmm. światy i tak niepowtarzalne. Więc dlatego ten Lantimos i on jest takim moim twórcą: yy, do którego chętnie wracam, którego nowych filmów nie mogę się doczekać, no tak jak ja zresztą powiedziałam o, o Purfings, mm -hmm. że yy, zresztą osoby, które były, w, nie, wiem, czy byłeś w Wenecji. Yy, w tym roku akurat nie. Yy, że osoby, które były w tym roku w Wenecji, no nie słyszałam jednej złej rzeczy, a no wiadomo, jak to o filmach. Każdy ma swoje jakieś. Yy, Uniwersum i swoją emocjonalność, a tutaj potem ten film jest tak urzekający, że już po prostu jestem na, jak na szpilkach, żeby, żeby zobaczyć ten sens. Ale to jest bardzo niebezpieczne. To już ustaliliśmy kiedyś tak. w redakcji, że jak idzie taki hype właśnie z dużego festiwalu, Kan, tak. e, Wenecja, o tym, że jakiś film jest niesamowity, tak, i się tak, czeka tak, na tych szpilkach, tak, tak, i tak. potem nagle trzeba to zderzyć. E, z tą drugą falupini i nagle się okazuje, że tak. się wielu ludziom nie podoba. Tak, Zdarzyło tak. się tak, że, że na przykład na jakiś film czekałaś i potem się, O co tyle krzyku? Ile hałasu o nic. Nawet bez e, konkretnego być może. Tytułu, tak, ale... od, razu, od razu pomyślałam o Grecie Gerwig, mm -hmm. z której kinem nie do końca jestem zaprzyjaźniona. Bardzo szanuję jej kobiecą energię i wizję, ale na przykład Lady Bird, który myślę, że jest oceniany jako jej najlepszy film. Mm -hmm. um, w ogóle, ze, w ogóle do mnie nie trafia, jest dla mnie filmem, przepraszam, ja pewnie kogoś teraz obrażę, ale dla mnie ten film trąci debiutem, jest, o nie wiem, przepraszam i znowu też, też debiut akurat, czyli After Sun, wiem, mhm. że jestem chyba jedyną osobą na świecie, której ten film nie... Yy, aż porwał. tak chyba źle nie jest. <laughs> ale to Znalazł były takie by na przykład seanse, na które byłam bardzo nastawiona. Aha. Lubię kobiece kino, chociaż też znowu moja lista chyba to z, z, zweryfikuje, że wcale nie aż tak bardzo, ale yy, no tutaj miałam takie duże oczekiwania i jakoś to... Yy, nie było no fal, nie. cytując e, Dawida Pociadu <grym> między Tobą. A... Nie było fal pomiędzy mną a <grym> I Gretą Gerwig też. No ale z tymi listami to też jest e, takie niebezpieczeństwo. Zresztą ostatnio widziałam wywiad z Tobą i sama o tym wspominałaś, że no kurczę, jak tutaj oceniać sztukę, że coś Jasne. jest lepsze, coś jest gorsze. Czasem jest tak, że wstajemy. Lewą nogą i akurat jasne, coś tam się bardziej podoba, Jasne, a nie że tak. Coś no, dla mnie to jest niesamowite, że ja mm, o filmie zresztą, który jest tutaj na liście e, miałam tak, że wszystkich namawiałam do pójścia na seans, po tym, jak ja wyszłam z kina. No to są nie do wszystkich przyjaciół, ze musicie iść na ten film. I uderzające było dla mnie to, że ktoś na przykład wychodził z tego kina, z tego samego seansu, na którym ja byłam, bo byliśmy też w grupie, no i no, nie miałaś takiej reakcji, a ja z tym filmem na przykład. Myślę o nim codziennie do dzisiaj. Czy jest to film najgorszy człowiek na świecie? Tak. Tak. No. tak właśnie wspominasz. że to jest jeden z ważniejszych filmów w twoim w moim życiu. życiu. Mocne yy, słowa. No, mam go na nawet na telefonie od momentu, kiedy wyszłam z seansu i wiesz co, bo dla mnie to jest taka opowieść, to, co mówiłeś o moim pozytywnym usposobieniu. Ja yy, bardzo naiwnie przez długi czas, przez dużą część swojego dorosłego życia. No, mam 27 lat, okay, może nie jestem jakoś super stara, ale jednak już tej dorosłości troszkę operuję. Liznęłaś. Coś, coś tam, dorosłość. coś pracuje właściwie od momentu, kiedy zaczęłam studiować czy od 18 roku życia w zawodzie, więc myślę, że ta dorosłość szybko do mnie przyszła, ale ja miałam w sobie bardzo dużo naiwności i świat postrzegałam bardzo czarno-biało. I w momencie kiedy ten film do mnie przyszedł, kiedy go zobaczyłam, zaczynała się we mnie jakaś taka zmiana, dostrzeganie tego, że życie jest oparte na niuansach, jest dużo bardziej szczegółowo zbudowane niż mi się wcześniej wydawało i pewne konflikty wewnętrzne przemiany są wymagające i nie da się ich przejść po prostu zawsze z uśmiechem na ustach, lub tak bezkompromisowo. Właśnie, w ogóle. Dla mnie ten film jest o tak wielu rzeczach o wchodzeniu w dorosłość o wątpliwościach związanych z tym, z tą, z tym właśnie przejściem. Również oczywiście tam no, mamy przebieg fabularny oparty na takiej wątpliwości natury romantycznej. Myślę, że pewnie każdy z nas miało na, mniej, na mniejszą lub większą skalę. Taką wątpliwość lub taki problem. Ja, ja też taki miałam i ta historia do mnie też yy, mi się przypomniała. Yy, w ogóle o, o byciu też kobietą o tym, że yy, wybory mają swoje konsekwencje zawsze i trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze te konsekwencje yy, będą hmm, łatwe do zaakceptowania. Że zawsze jest strata. O to mm -hmm. o tym też jest dla mnie ten film. I takie też coś, co, czego bardzo długo nie mogłam zaakceptować. Że zawsze przy każdym wyborze będzie trzeba ponieść jakąś stratę. No, bardzo, bardzo istotny dla mnie film, i też za dużo go nie mogłam oglądać, bo u mnie budzi takie bardzo głębokie refleksje i trudne stany, ale no myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że na tym moment to jest najważniejszy film dla mnie o wchodzeniu w dorosłość. I też w ogóle bardzo szanuję triera i szanuję pracę aktorów, która, która tam została wykonana. No, no. Dla mnie 10 na 10. To jest moje 10 mhm. na 10, jeżeli chodzi o filmy. O, o w dorosłości mówi się, że to jest taki etap, kiedy uczymy się zaciskać szczękę i. Kiedy bylibyśmy młodzi, powiedzielibyśmy coś, odbyskowali, mielibyśmy zawsze y, własne zdanie na każdy temat, a kiedy jesteśmy dorośli, y, tonujemy swoje nastroje. Mm -hmm. To też było dla ciebie, miałaś też takie poczucie, <laughs> kiedy wchodziłaś w tę dorosłość, że robisz się bardziej stonowana, że nie wiem, być może bardziej dyplomatyczna, że czasem byś komuś coś powiedziała ostrzej, a teraz <laughs> mi się nie Wiesz warto. co? Myślę, że nauczyłam się bardziej y, panować nad swoją emocjonalnością, ponieważ ja zawsze byłam bardzo dobra w artykułowaniu i w nazywaniu swoich emocji. To jest jakaś taka moja umiejętność, którą mam myślę wyniesioną z domu, ponieważ u mnie się dużo rozmawiało o tym, mhm. jak się czujemy. Ten język miłości był yy, właśnie werbalny bardzo. Yy, nigdy nie miałam o, o takiej yy, Poczucia dyskomfortu, nazywając to, co czuję, czego potrzebuję i czego chcę. I to jest coś, z czym wyszłam z domu. Więc to akurat tego nie musiałam się mhm. nauczyć. Ale, ponieważ jestem osobą emocjonalną i dosyć przez to też byłam impulsywną, to czasem te słowa m, nabierały jakiejś takiej formy, z której nie byłam zadowolona. Nie były precyzyjne, tylko były podyktowane przez emocje. I tego się nauczyłam w życiu dorosłym, żeby. Najpierw wziąć dwa oddechy, a potem artykułować. Dobrze. A w takim razie, co jest Twoim zdaniem też fajnego w dorosłości? Bo rozmawiamy teraz o takich mrocznych e, stronach. Ale właśnie widzisz, to, to jest rzecz, która dla mnie jest cenna mhm. w dorosłości, że ten mro mrok, dla mnie to nie jest mrok do końca, mhm. tylko to jest bycie świadomym i w momencie, w którym Dotkniesz tej świadomości, i ją przyjmiesz, to znaczy zaczniesz świadomie operować tym, co w tobie jest dobre i złe, mm -hmm. bo nie ma jakby idealnych scenariuszy, nie ma idealnych osób i idealnych życiorysów, i jeśli jakby świadomie zaczniesz siebie obserwować i się sobie przyglądać, to mo można po prostu nie wiem, w jakimś takim spokoju żyć. I myślę, że uświadomienie sobie i to jest też przerażające z drugiej strony, że ja jestem naprawdę kowalem własnego losu, to jest y, zarówno bardzo y, taka y, uspokajająca myśl, mm -hmm. przynosząca dużo ukojenia, a z drugiej strony też przerażająca, no bo, okej, okay, czyli jestem jednostką, jestem trochę zawsze sama, nie? Chociaż z tym byciem kowalem swojego losu, to też różnie bywa. Poczasem nagle się okazuje, że okoliczności życiowe tak. e, możemy sobie stworzyć jakiś plan dziesięcioletni, tak. to osiągniemy, to zrobimy, a, a potem cukier. po prostu. Spad nie szkodzi, nie szkodzi. Słuchaj. Ja nie potrzebuję, ja nie, nie? potrzebuję. Nie, nie, nie. <słuch> tak, a no... potem nagle się okazuje, że świat i tak ma wnosi nasze plany i Absolutnie. postanawia zadecydować za nas. Absolutnie tak. I ja myślę, że też w, w, w kwestiach zawodowych ja to bardzo często powtarzam, że dla mnie najtrudniejszym chyba elementem tego zawodu jest to, że ta zależność mhm. od czyjegoś tak. Na moje, wiesz, na moj, mój talent czy jego brak, no to to już znowu wracam do tego, że to jest mhm. bardzo. Um, o Jezu, polałam się z tych o, emocji. No, słuchaj, ale to możemy też zrobić nie. cięcie nie, 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 nie. nie, 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 nie. Spokojnie. Mm. jakąś ścierkę. Że, nie, zobacz, zrobimy tak. Jestem, wiesz, kowalem własnego no to wiosy. jest aktorka, która na pewno potrafi freestylować na planie zdjęciowym. <noise> tak. przewidziane <noise> okoliczności wykorzystuje jako szansę, żeby stworzyć coś nowego i świeżego. <noise> to, to, to akurat jest prawda o mnie chyba, tak. tak Lubisz tak, e, improwizować, improwizować na planie zdjęciowym? Lubię czerpać z tego, co jest tu i teraz. W ogóle dla mnie o tym jest aktorstwo, żeby być w dialogu. Nie, że jak ktoś mi coś daje i coś jest nieprzewidywalne, to, żeby, nie, że sobie coś wymyśliłam, no to tak, to już, bo ja jestem najważniejsza w tej opowieści. Nie, nie, nie. nie. Zawsze ważniejszy jest partner. Więc, więc chyba tak, mhm. więc chyba tak jest. Ale nie wiem, o czym wcześniej mówiłam, o tym kowalu własnego losu. Aha, mhm. no że ty, wiesz, trochę taki jest ten zawód i ja już to, to przyjęłam, a z drugiej strony mam taki moment, że tak sobie pomyślałam, kurde, teraz mam taki trochę za, zawodowy, może nie przestój, bo bardzo dużo się dzieje z sytuacji promocyjnych, mhm. spotkań wobec projektów, które dopiero teraz mają premiery, które zostały zrealizowane Jakiś czas temu, ale w zdjęciach nie jestem teraz, a długo już nie miałam takiego momentu, że zaczęłam się spotykać z ludźmi, których spotkałam na swojej drodze zawodowej, z którymi się dobrze pracowało, i mówić im: marzy mi się spotkać z tobą ponownie w pracy. Jeżeli ty też tak masz ze mną, pomyślmy, co możemy zrobić. I nigdy wcześniej tak nie miałam, nie miałam w sobie takiej odwagi, a teraz, nie wiem, jakoś tak sobie pomyślałam, no, Kurde, mam czekać, aż nie wiem, ktoś sobie o mnie pomyśli? Może nigdy nie pomyśli, a ja mogę zmarnować szansę na, na wartościowe spotkanie, na, na, na rozwój. No ale to w takim wypadku powinnaś po prostu zostać producentką. Łamany na scenarzystką. I wtedy rzeczywiście będziesz opowiadać swoje historie, będziesz układać Klocki. Tylko ja uznaję, ja wiem, w czym no jestem dobra Być klockim. Czyli sięgach, o tak. <grym> nie chcę być klockiem. <grym> ale wiesz o co mi chodzi. <grym> tak, tak. tak. Być może Tylko... lekko fikusną metaforę. <grym> Tylko, że ja uznaję, że ja się sprawdzam w funkcji <grym> jako aktorka. Ja nie sądzę, że byłabym dobrą scenarzystką. Nie mam takiej może to się zmieni, ale nie, nie, nie umiem chyba tak opowiadać o o historii tak, tak spójnie i tak konsekwentnie. Dlatego po prostu spotkam się z ludźmi, których podziwiam za ich pracę i mówię, spotkajmy się, może, możemy coś fajnego wspólnie wymyślić. Ja wtedy to, to zagram, chętnie pomogę, nie wiem, w połączeniu u nas jeszcze z kimś innym, ale jakby oddaję to, że ktoś wie lepiej ode mnie i dlatego też wie, komfortowo się czuję w, we współpracy z reżyserem, który mm, jest czujny, a nie jakby siedzi tylko na w hotelu, bo tak też się zdarza i nawet częściej się tak zdarza, i oddaje nam w 100% to, co się dzieje na planie. Ja lubię współpracować z ludźmi, ja kocham kontakt z ludźmi, i myślę, że poniekąd to też była taka moja duża motywacja do tego, żeby ten zawód uprawiać po prostu. A lubisz ten aspekt promocyjny zawodu, kiedy właśnie trzeba chodzić po <laughs> mediach, odpowiadać na te same pytania? Yy, różnie. Lubię to, że możemy świętować to, że praca wielu ludzi w końcu zderza się z widownią. To lubię. Jest to stresujące dla mnie bardzo, ale też nie będę oszukiwać i mówić, nie, w sumie tak, tak bardzo mnie to stresuje, że, mi, że jest to dla mnie totalnie dyskomfortowe. No, to, tak też nie mam. Lubię ten moment, kiedy mogę opowiadać o projekcie, w którym jest dużo mojego serca i dużo pracy, gdzie mnóstwo fantastycznych ludzi też tam zostawiło część siebie i że możemy się tym wspólnie pocieszyć. Gorzej jest, jak na przykład coś nie wychodzi tak, jak sobie wyobrażałam, hmm. czy film, czy serial nie do końca spotyka się z moimi wyobrażeniami o tym, jak ten projekt miał wyglądać, eee, nie wiem, na papierze, czy jak to było na planie, że się z tym nie spotyka. No to wtedy ten Trzeba okres jest, jest na pewno trudniejszy, i wtedy jest to dla mnie dyskomfortowe. Obstawiam, że oglądanie filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów dyskomfortów tobie nie wywoływało również na Twojej liście. I tutaj moje z kolei pytanie. Czy zdarzyło Ci się spotkać na swojej drodze takiego nauczyciela albo nauczycielkę, mm. jak bohatergany przez Robina Williamsa? Osoby, które rzeczywiście potrafiła cię zainspirować mm. do zmiany życia, do Ty? tego, żeby sięgać po więcej? Ten film. Jest na mojej liście, ponieważ dwa są takie filmy na tej liście. Ten mm. i, i, i jeszcze jeden, do którego zaraz pewnie przejdziemy. Nie, nie wiem, spoilerujemy. Czy, nie spoileruję. Oglądajcie nas dalej. <śpiewanie> 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 I to był film, który mieliśmy taki klub filmowy w, w gimnazjum który nam pan profesor puścił i to był, to chyba w ogóle, ten nawet nie był klub filmowy, tylko my mieliśmy normalnie taki przedmiot, teraz w tygodniu film. Super. I super, super i ja myślę, że to też miało swój udział w tym budowaniu się tego marzenia mojego o, o, o graniu, bo ja już wtedy występowałam w teatrze, ale myślałam, że teatr i musical to są to jest moja rzecz i że tam zostanę. I ten film nagle też mnie jakoś porwał. I pamiętam, że seans tego filmu, pamiętam, że siedzieliśmy wszyscy razem, całą naszą klasą, była też równoległa klasa, bo mieliśmy łączone te zajęcia. Że po prostu mnie ten film szalenie dotknął i, i zarezonował, i był takim też znowu mm, katalizatorem do tego, żeby sobie pomyśleć, o, może ja też bym mogła, jak ci młodzi ludzie, uczestniczyć w czymś takim, w, w takiej produkcji. Um, ale wracając do Twojego mhm. pytania, m, miałam dwie takie osoby w swoim życiu. Moja pani od języka polskiego w gimnazjum. Zabierała nas zawsze do teatru i zresztą to za jej namową dużą tak naprawdę zdecydowałam się po którymś ze spektakli w Teatrze Rampa pójść na przesłuchanie do Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego. Tintillo się nazywał ten zespół w warszawskim Teatrze Rampa, to jest teatr musicalowy. Mhm. I dostałam się do tego zespołu, bo ja faktycznie zawsze dużo występowałam, dużo śpiewałam, ale to było no, na apelach, czy tam jakichś szkolnych przedstawieniach. Słuchaj, każdy gdzieś zaczyna, Jasne, nie że od, od razu. Tak. Nie od razu. No i, i dostałam się do tego zespołu i ja dzięki temu, że tam trafiłam, wiem, że to, to był czynnik warunkujący to, że ja zdecydowałam się na tę ścieżkę mhm. zawodową, bo nic nic nigdy nie dawało mi tyle szczęścia, ile bycie w teatrze. I gdyby myślę, nie ona, gdyby nie to, że mi powiedziała po tym, jak aktorzy wyszli na proscenium po spektaklu i powiedzieli, no szukamy dzieciaki i młodzież do naszego zespołu, gdyby nie to, że ona powiedziała, jeszcze tam była moja przyjaciółka, która mi do tego namawiała, ale teraz mówimy o profesorach, gdyby nie to, że ona mi powiedziała, że Vanessa, przecież ty byś się tam świetnie nadawała, lubisz tańczyć, śpiewasz, występujesz, dawaj, pójdź, zobaczysz, co ci szkodzi, to być może w ogóle... Bym nigdy nie, yy, nie była tak pewna, bo po prostu od momentu, kiedy tam trafiłam, byłam przekonana, że to jest moja droga. Wcześniej miałam takie marzenia, ale to było marzenie. Tak jak większość dziewczynek marzy o tym, żeby śpiewać czy, czy tańczyć. A od kiedy byłam w teatrze, naprawdę za każdym razem, gdy stawałam na scenie, to były moje ulubione dni w miesiącu. A graliśmy tam no, tak trzy razy w miesiącu spektakle. To była pierwsza profesorka, mhm. a drugi to mój ukochany profesor, profesor Wiesław Komasa z Akademii Teatralnej, który mm, zachęcam, zresztą zawsze jak o nim mówię, to, to zachęcam do tego samego, żeby zobaczyć z nim jakieś rozmowy, bo dla mnie to jest nie nie da się tego przelać w słowach, a on niesie w sobie taką y, poezję, on jest dla mnie mhm. ucieleśnieniem poezji, jest po prostu człowiekiem, który ma taką wrażliwość, jakąś niespotykaną, jest. Ma taką mądrość życiową i ludzką, i ma w sobie tyle ciepła. W szkole teatralnej zdarzały się różne spotkania i różni profesorowie, niektórzy byli bardzo trudni. I Czytałem dasz... wywiad z Tobą w wysokich obcasach. Jak no. ktoś chce się przekonać, jak, jak to wyglądało szczegółowo, to, tak, to tak. można. Tak, ja też zachęcam, bo to ważna dla mnie rozmowa. A profesor Komasa od pierwszych zajęć zawsze szukał tego, co jest dobre w drugim człowieku. I w ogóle ja też tak chcę kroczyć przez życie, żeby zwracać uwagę na to, co w innych jest jasne, a nie skupiać się na tym, co jest złe. Mhm. I on tak bardzo czułam, że mi kibicuje od samego początku. E, tak był zaangażowany w tę naszą grupę i. Mm, no, bardzo to jest miłe. Chociaż też tutaj mówię o tym dopingu, jak mu po raz pierwszy powiedziałam, że, że bo nie chciałam bardzo mu mówić o tym, że się castinguje do, do filmu jego mhm. syna. Bardzo chciałam, żeby y, nie było w ogóle takiej rozmowy między nim a Jankiem, że, że, że on jest, że jest moim profesorem, a ja jestem jego studentką, no i mam takie umiejętności lub inne. Yy. Więc powiedziałam mu dopiero, jak już się dowiedziałam, że casting wygrałam. No, a on mm -hmm, mm -hmm, Dobra, a co u mamy? <noise> <noise> no i profesor Komasa, wiesz, potrafił nam przyjść na zajęcia i stanąć po prostu w takiej ciszy. i Wszyscy zawsze bardzo tak uważnie go traktowali, i on potrafił, nie wiem, tam powiedzieć z Czechowa na przykład, że śnieg pada. Co to jest? I zapadała cisza. No i to jest takie, w tej prostocie, po prostu tak szalenie ujmujące i mądre, i no naprawdę spotkanie z nim, myślę, że było dla mnie najważniejsze w szkole teatralnej. Wspomniałaś o niesamowitej wrażliwości profesora Komasy, a ja się czasem zastanawiam, czy wrażliwość to jest dar, czy to jest jednak klątwa. Jeżeli za dużo się czuje, za dużo się widzi, czy koniec końców to nie może nas pociągnąć w jakąś taką mroczną spiralę? Dlatego, że wszystko jesteśmy w stanie tak bardzo przeżywać, i tak. trzeba budować sobie systematycznie pancerz, żeby tę wrażliwość chronić, tak, żeby tak. nie dać się zniszczyć. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Chociaż ja uważam, że to jest dar, i też znowu mówiąc, wracając do tej rozmowy o, o dorosłości, w, wydaje mi się, że gdy wkracza się w dorosłość, trzeba wziąć odpowiedzialność za to, jaki mam cechy charakteru, i jeśli faktycznie mam taką wrażliwość, która no, pomaga mi komunikowanie się ze światem, ale też utrudnia mi być może przebywanie z samym sobą, czy ze swoimi emocjami, to jako dorosły człowiek trzeba wziąć odpowiedzialność za to, że mamy narzędzia współcześnie, żeby sobie z tym radzić, czyli pójść do terapeuty yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ja to jednak traktuję jako dar, bo mając świadomość tego, że ma się w sobie taką cechę, po prostu można też fajnie nią operować. Eko jako świeżo upieczona, dorosła osoba, tak. świadoma swoich <grym> w obowiązków. zalet, co sobie lubisz? Jakbyś, sobie? Tak, jak na siebie afirmować. Autentyczność swoją. Mhm. Myślę, że mm, niezależnie od tego, czy by siedział tu mój przyjaciel, brat... Um, nie wiem, widz, który mi kibicuje, czy ty, dokładnie tak samo by przebiegała ta rozmowa. Mhm. I myślę, że, że to też wyniosłam z domu. Że warto być uczciwym. I wobec tego nigdy nie miałam wątpliwości. To czasem jest też przekleństwo, bo ja, może, by tak wiesz, tak skrajnie być uczciwa. Uczciwość ter... się podobno nie opłaca. <grym> no widzisz, no nie zgadzam się z tym i mam nadzieję, że nie będę się zgadzać do końca mojego życia. Nie, nie, to, to, to chyba Władysław Bartoszewski powiedział coś takiego, że warto być uczciwym, nawet jeżeli to się nie opłaca, bo no właśnie. w świecie lepiej być konformistą, który sobie gdzieś tam płynie. No właśnie, a widzisz, no, no myślę, że to, to w sobie lubię. Że to, to, że jestem oddana że ludziom przede wszystkim, z którymi się otaczam i to jest dla mnie najważniejsze. Ja bardzo kocham kino, bardzo kocham teatr i, i ten zawód, od zawsze tak było, od kiedy trafiłam do teatru, to było po prostu, całe, wypełniało moje serce i do dzisiaj tak jest i daje mi to strasznie dużo radości. Ale to, że mogę wrócić do domu, gdzie jest dobrze, to jest dla mnie ważne. Wspomniałaś o muzykalu, że to jest jeden mm -hmm. z swoich ukochanych gatunków, a mi się w ogóle wydaje, że dla aktora i aktorki to jest w ogóle chyba najtrudniejszy gatunek filmowy. Tam trzeba wszystko tam, trzeba umieć grać, trzeba umieć śpiewać, trzeba umieć tańczyć i przede wszystkim trzeba mieć pierwiastek X, wdzięk. Mm -hmm. nie? Jak myślisz sobie muzykalu, to wdzięki jest jakimś takim kluczem. Że albo coś kupujesz, albo nie. W dźwięku W, dźwięku, w dźwięku, chyba nie da się nauczyć. Chyba nie, chyba nie. Ale dla mnie wdzięk i charyzma to są takie wiesz, wymienne, mm -hmm. wymienne rzeczy. I z muzykalem jest tak, no umieściłam na liście Damiana Szazela i, i La La Land. To jest taki, no, dla mnie wciąż semi musical bo to nie jest taką pełną gębą. Ale czy Lala La czy Moulin Rouge, Baz Luhrmann, Damien Chazelle, to są dla mnie tacy twórcy, którzy z tą moją nastoletnią mm -hmm. Vanessą bardzo rezonują. <laughs> bo ja właśnie wzięłam się z muzykalu, Teatr, w którym zaczęłam grać jako nastolatka, dziecko, mm, był teatrem muzykalowym I był oparty na tańcu najpierw, bo ja w ogóle nie, wiadomo, to małymi kroczkami do przodu najpierw byłam w zespole tanecznym, głównie tańczyłam, potem dopiero jakieś partie... A jaki styl tańczyłaś? Wszystko, wszystko. To, no, znaczy, wiesz, taniec musicalowy to są, wiesz, takie okay. y Połączenie właściwie różnych styl, mm -hmm. styli, ale Jacek Wazelin, taki w sumie chyba e, naczelny, jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o taniec muzykalowy, broadwayowski, e, tam robił choreografię i, i dużo się od niego nauczyłam, ale było tam masa choreografów w ramach tego teatru, więc tam były i połączenie jazzu. Ja wcześniej tańczyłam trochę hip-hopu, e, też taka muzyka jest mi bardzo bliska, więc, więc wszystko. Akurat w ogóle. I też odnosząc się do, do innego filmu, który jest tam hmm. na liście, dla mnie ruch w aktorstwie jest szalenie ważny. Bycie organicznym. Wszystko, co wynika z ciała jest dla mnie bardzo pociągające. Jak to się pojawia w filmach, to, to też jest to dla mnie, no... Od razu zupełnie inaczej patrzę na, na rzeczywistość filmową wtedy. Słuchaj, no jak angielska nazwa wskazuje: Movie, Moving Pictures. No, o mm. tym jest kino, o ruchu, mm -hmm. a nie o tym, że siedzisz dwoje w statycznym <laughs> kadle przy świecach i dyskutują o swoich emocjach. Chociaż to też oczywiście. Chociaż to też jest ujmujące. No dobra, no to skoro w takim razie jesteśmy przy La La Landzie, miejsce numer 6. Fantastyczny film, bardzo lubię do niego wracać i bardzo lubię piosenkę. Uh, M. Stone, która uh. śpiewa And here's to the fools who dream mm -hmm. Crazy as they may seem. Sí. Kurde, co to był za film? Byłam na nim kilka razy w kinie. Ja szazela, y, w ogóle bardzo szanuję. Y, Whiplash był dla mnie takim po prostu uderzającym kawałkiem kina. Też znowu dla kogoś, kto był w Akademii Teatralnej <laughs> mógł się odnaleźć. Mógł się odnaleźć tej rzeczywistości i, i sympatyzować z głównym bohaterem, z, z Milesem Tellerem, ale Lala La Land był dla mnie taką opowieścią. Zresztą prywatny, wrzucę prywatną rzecz, ale no trudno, odważę się. Kiedy byłam, po raz pierwszy zobaczyłam ten film, byłam tuż po zakończeniu mojego pierwszego, pierwszego związku. Mojej pierwszej miłości, z którą byłam związana kilka lat. Była to dla mnie no, najważniejsza osoba w trakcie mojego dorastania i podjęcie decyzji takiej świadomej, o tym dla mnie też jest taki film, że interesy się nie spotykają i mimo uczucia, które jest między dwójką ludzi, oni podejmują taką świadomą decyzję, żeby się rozejść. I to jeszcze okraszone tym marzeniem o aktorstwie, o Hollywood, które mi towarzyszy od, od, od dziecka i wciąż bardzo głęboko wierzę, że, że tam kiedyś będę i. Próbuję pracować w tamtym kierunku, żeby to się udało. No, tworzyła jakąś taką mieszankę, która sprawiała, że, że po prostu ten film, ta rzeczywistość była dla mnie ujmująca, totalnie. Ja jestem wielką fanką Ryana Goslinga. Myślę, że wciąż jest dosyć niedocenianym aktorem i traktowanym przez pryzmat swojej aparycji, ale czy Place Beyond the Pines, czy, czy Drive, no i super teraz fajnie, że mógł tak komediowo się też pokazać w Barbie. Jest niesamowity ja w rolach komediowych, no, więcej grać. Totalnie, totalnie. I Emma Stone, która też widziałam ją pierwszy raz w Easy jak byłam w liceum i tak sobie myślę, kurde, jaka charyzmatyczna dziewczyna robi, teraz pracuje z moimi ukochanymi reżyserami i mimo na przykład wady wymowy, którą ma bardzo silną, jest jedną z czołowych, topowych aktorek. Więc dla mnie ten film jest w ogóle tak kontekstowo w sumie ważniejszy nawet niż ten sam obraz, chociaż obraz również uznaję absolutnie i podziwiam takie duże widowisko, że w takiej dużej produkcji, która w ramach musicalu, bo musical zawsze będzie trochę taki, wiesz, kl kliszowy, taki komiksowy, mhm. że w ramach tego udało im się przemycić tyle Uniwersalnych i ujmujących prawd. A myślisz, że rzeczywiście jest prawda? Jest prawda w tym, co mówi ten film, że dwoje artystów, właśnie obdarzonych ambicją, pasją, marzeniami, koniec końców będzie musiało się gdzieś tam, te dwa elektrony będą musiały się odbić od siebie. Mm. Że nie jest możliwe, że dwie osoby, które mają równy stopień marzeń, będą w stanie stworzyć harmonijną relację. Czy to zawsze będzie jakoś ciążyć. Wiesz co? Sama się nad tym zastanawiam. Sama się nad tym zastanawiam. Czy Wydaje... jedno musi jednak się poświęcić dla drugiego? Wydaje mi się. Mm. Nie wiem, kurde. Nie, nie wiem. Mam takie poczucie, że jednak, jak się jest zdecydowanym na jakąś relację i się ją priorytetyzuje, to można znaleźć jakiś kompromis w odnajdywaniu walczeniu o, o swoje indywidualne już marzenia. Tylko pytanie, czy, czy ktoś chce też iść na ten kompromis, nie? I czy w ramach tego, czy sąsiadujący z tym marzeniem nie jest jakieś ogromne ego? Bo można mieć marzenia, ale można nie mieć, wiesz, ego takiego, że ja jestem najważniejszy i moje jest najmojsze i najważniejsze. Wydaje mi się, że, że to na pewno usprawnia dialog. A dialog jest najważniejszy, komunikacja jest najważniejsza chyba w, w relacji, tak myślę. No, ale z drugiej strony, nie ma chyba artystki i artysty, który nie ma ego. Znaczy, to ego jest potrzebne, tak, do tego, tak, żeby tak. wyjść, odważyć się, żeby powiedzieć sobie, pokażę coś innym ludziom, tak. mam coś wartościowego dla tych tak. ludzi do przekazania. Tak, ale na pewno znasz przypadki, mm -hmm. w, którym, w których ta pewność siebie jest zdrowa i znasz przypadki, w których <laughs> ktoś jest tak przekonany o swojej nieomylności, że jest Omylny na każdym kroku. Rozumiesz? Wiesz, co chodzi. Słuchaj, zagrałaś fantastyczną postać w serialu The Office, no która myślę właśnie... jest dokładnie tego. Tego. No, no Dokładnie to. tego. Ale po, pod koniec jakby to Office też pokazuje, że to wynika po prostu z jakiejś y, ogromnej, głębokiej rany tej osoby. No ja tak myślę, że to jest mhm. o tym, że to jest pancerz. Jasne, że tak, no ale to nie... Na pewno bycie w relacji z taką osobą, tak myślę, podejrzewam, jest szalenie trudne, bo ona Przede wszystkim idzie swój interes. A myślę, że w relacji jednak ważniejsze jest nasze wspólne dobro. A skoro mowa o The Office, trzeci sezon za wami, czy na planie znowu było 40 stopni? Nie, Jezus, chwała Bogu. Pamiętam pierwszy nie... sezon, byliśmy na żeraniu z, z kamerą, tam pracowały tak. dmuchawy non-stop, ale to tak, nie bo pomagało. My realizujemy ten serial w opuszczonym budynku na FSO, to tutaj dla, dla widzów mówię, bo ty byłeś to wiesz, który jest zrobiony z blachy i w trakcie realizacji pierwszego sezonu nie było tam klimatyzacji. Było tam okrutnie gorąco, bo kręciliśmy to w lipcu i w sierpniu. Było tam strasznie, a my jeszcze w ciuchach. Garnitura w koszulach, w krawatach, w obcasach, koszmar i te zamykane salki konferencyjne, gdzie nie było żadnego przepływu powietrza. Było to strasznie trudne. I w ogóle ten pierwszy sezon, powiem szczerze, był wymagający, był bardzo trudny. Nie wspominam go zbyt dobrze, i każdy z nas chyba ma takie doświadczenie po, po tym planie z pierwszego sezonu. Mhm. Że wracał do domu i myślał sobie, Boże, co to w ogóle będzie, co to jest, nie czuję się w tym dobrze, nie wiem, co gram, czy to jest fajne. No bo nagle się od... wiesz, to jest taki format, gdzie nie bardzo yy, wiesz, jakich narzędzi użyć. No, no chyba ze takich programów seriali nie było. Nie było, nie było. Documentary. Tak, tak, tak. I dlatego chyba, jak my już nabraliśmy tego spokoju i pewności w drugim sezonie, no i klimatyzacji też oczywiście. W, drugim już, była. w drugim już była i w trzecim tak samo. Um, to zaczęliśmy mieć z tego zupełnie in, inny fan. I na ten moment jest jeden z moich ulubionych planów, gdzie przy pierwszym sezonie na pewno bym tak nie powiedziała. Na pewno nie. Nie dlatego, że tam była niefajna ekipa, bo ekipa jest super. Super reżyser, producenci, obsada wspaniała. Ale Boże, to poczucie takiego. Takiego, że ja nie wiem, co ja robię. I to było tak, tak rozbrajające, unieruchamiające wręcz, że, że tak trzeba się puścić, jakby na głęboką wodę, skoczyć na głęboką na nagłówkę, mhm. ale no nie wiesz w sumie, jak jest dno, więc możesz równie dobrze się totalnie. Więc. No, tak. Ale z perspektywy widza mogę powiedzieć, że ja miałem takie poczucie, że w drugim sezonie rzeczywiście już te buty, w których jako aktorzy i aktorki chodzicie, zdecydowanie jest Wam wygodniej. O, zdecydowanie. I trzeci moim zdaniem to już jest w ogóle jazda bez trzymanki, znaczy na pewno moja postać. Boże, jaką ja miałam zabawę wspaniałą z tego, I ile mieliśmy fanów. Ja tak nie mogę się doczekać, kiedy będzie wiadomo, czy może uda się nam zrealizować czwarty sezon. Bardzo bym tego chciała, bo ten trzeci dał nam tyle śmiechu i tyle radości. I fajnie jest wracać do miejsc, w których się pracuje, mhm. gdzie po prostu chcesz być i cię to rozwija, bo to są też nowe zadania i trudne. Ten trzeci sezon, mhm. nie chcę za bardzo zdradzić, co tam się dzieje z moją bohaterką, ale ona mm, wyjeżdża do Warszawy i. Tam, w tej Warszawie, zaczyna się dostosowywać do tego środowiska, w którym jest i decydować się na rzeczy, których wcześniej nie robiła. I to bardzo mocno dyktuje jej zachowanie. No i to było dla mnie strasznie trudne wyzwanie aktorskie, ale dawało mi tyle radości że no, nie mogę się doczekać też, jak to wyszło w sumie. A ty w ogóle lubisz, nie tylko jak aktorka, po prostu jako osoba, opuszczać swoje strefy komfortu, próbować nowych rzeczy, nie. ryzykować? Nie. O, to jest <laughs> dla mnie strasznie <laughs> trudne. Co jest zabawne w kontekście pracy, jaką wykonuję, bo muszę to robić w pracy codziennie, ale prywatnie mam z tym ogromny problem. Zresztą mhm. ja muszę mieć wszystko zaplanowane, przygotowane, yy, wiesz, ułożone. Yy, też mam coś takiego, że mi zależy na tym, żeby wszystkim było dobrze. Ja też chcę być dobrze odebrana. No nie, ja siedzę w swojej głowie cały czas. Overthinking to jest, tak powinno mieć na nazwisko. Naprawdę, overthinker, bo to, co się dzieje w mojej głowie i jak bardzo ja jestem. W tej też swojej potrzebie bycia uczciwym wobec innych mhm. i wobec świata, uwięziona. To jest crazy, więc jeżeli chodzi o spontaniczność, brak mi jej, ale ostatnio było kilka takich rzeczy u mnie w życiu, że nie wiem, ktoś mi zaproponował dosyć spontaniczną podróż, bardzo odległą i uznałam, dobra, strasznie będzie mi ciężko, ale trudno. I dosłownie do tego stopnia mi było ciężko, że jadąc na lotnisko płakałam, że w ogóle nie jestem gotowa, że nie wiem jak. Nie poradzę sobie, a była to jedna z najlepszych podróży, jakie przeżyłam w swoim życiu. I więc, więc próbuję, próbuję. Bardzo dobrze, a tymczasem przechodzimy do filmu, który myślę, był nieustannym freestylem, zwłaszcza jak się czy o kulisach jego realizacji. Mm. Gaspar Noe i film Climax. Climax. Tam podobno, poza tym otwarciem, kiedy bohaterowie wykonują w jednym ujęciu ten szaleńczy, niesamowity mm -hmm. taniec, to scenariusz był naprawdę bardzo, ale to bardzo cieniutki. Tam freestyle mm -hmm. przez cały okres e, zdjęciowy. No, myślę, że dla ciebie fanki muzykali mm -hmm. e, to było też wow, Chociaż to jest mroczny film. Znaczy, no jest nie, super no ten mroczny. film to jest taki kaliber, że <laughs> ja idąc. Hardcore. Przyznam się jeszcze, że w ogóle poszłam na ten film, to była moja pierwsza randka. Z moim chłopakiem. Znaczy pierwsza, pierwsza w kinie. To e... niezły film sobie wypychaliście. No wspaniały, bardzo romantyczny. I Boże, ten film, no nie spodziewałam się, znaczy mogłam domyślać się, no bo to jest Noe i wiem, że, że on ma jest dosyć bezkompromisowy, ale tego się nie spodziewałam. Ta scena pierwsza, to co mówię o tym, że ważna jest dla mnie organika u aktorów, mm -hmm. u twórców, że ja lubię jak coś wychodzi z ruchu, to ta scena, to chyba jest moja ulubiona scena otwarcia, i jeszcze jest w cząstkach kobiety scena e, otwierająca film Kornela e, Mądrzuczo. Mm -hmm. Widziałeś? Tak. I, I zrobiło mi się aż tak brr, jak pomyślałam o tej scenie otwierającej. No to, to są moje dwie ulubione sceny otwarte, W sensie takie, które zostały, zostaną ze mną chyba na zawsze. <laughs> Jezu. I, Spokojnie. I, i, <laughs> I oba filmy nie są y, raczej pozytywnie nastrajające do życia. Ale zostały, no nie wiem, tak jakoś głęboko się wdarły do, do mojej głowy i do mojej duszy, że możliwe, że za kilkadziesiąt lat, jakbym dostała znowu zapytanie o, o filmy, które są dla mnie istotne, to bym wymieniła tego, ten climax. Mhm. No dla mnie tu chodzi, znaczy... Myślałam o tym, że bardzo bym chciała na tej swojej liście zamieścić film, który jest hołdem do ukłonem do, w kierunku europejskiego kina. to po pierwsze, po drugie, który właśnie wychodzi z ruchu i od razu pomyślałam o, o tym filmie plus. W ogóle dla mnie ten film też był bardzo inspirujący, bo w czasie, kiedy go widziałam, również pracowaliśmy nad spektaklem Każdy kiedyś musi umrzeć porcelanko, czyli rzecz o wojnie trojańskiej, czyli moim dyplomie aktorskim, zagatał Dudą Gracz. I ja na przykład przed każdym spektaklem, przed każdą próbą słuchałam soundtracku z tego filmu. Zakładałam słuchawki wygłuszające i jak szykowałam się w charakteryzacji, z nikim nie gadałam, tylko słuchałam bardzo głośno tego soundtracku, bo on tak bardzo mnie wprowadzał w jakiś taki specyficzny stan. Myślę, że każda osoba, która widziała ten film, mm -hmm. wie o co chodzi. <laughs> um, i, no, ale dla mnie po prostu to, że, bo tam przecież większość osób, które wzięły udział, to są po prostu tancerze. Mm -hmm. To, że oni generują taką prawdę, która wynika, myślę, z ich umiejętności, ze znajomości ich ciała, to jest dla mnie też takie piesz, szalenie przyciągające. To jest też ciekawy wątek. Miałem jeszcze jedno pytanie, które pewnie za chwilę mi przyjdzie hmm. do głowy. A, y, myśl. Filmy Gaspara Noego mówi się o tym, że one oferują odlot jak po narkotykach, tylko bez hmm. narkotyków. Ale wspomniałaś o tym soundtracku, który wprowadzał cię w odpowiedni nastrój. To jest też ciekawa sprawa. Muzyka, jak ona wpływa na aktora. Y, Często korzystasz z tego na przykład przed Zawsze. zdjęciami? Zawsze. Okej, okay, to w takim razie czy masz jakichś artystów, którzy wiesz, że na przykład wprowadzą Cię dobrze w nastrój właśnie sceny komediowej, jak w The Office, albo y z kolei na antypodach tego coś szarpiącego nerwy, bo tutaj wyczytałem albo wysłuchałem, że nie znosisz takich scen. Kiedy wiesz, że będzie scena, w której trzeba się będzie rrr, rozrywać na kawałki emocjonalnie, to już od samego rana tak, chodzisz. Tak, tak, tak. Chodzę i. Jak żołnierz przed bitwą. <głosłanie> Dosłownie. No bo to jest bitwa, kurde, wiesz, wywlec z siebie te bebechy. I teraz też jakby jestem już troszkę. Bardziej świadoma niż byłam na przykład przy Hejterze, gdzie, gdzie to, tam tych scen było sporo. Um, czy przy na przykład przy Marcu 68 mhm. było tak, że po prostu pracowałam ze swoim skupieniem um, i to mi bardziej pomogło. Nie wprowadzałam się w takie głębokie stany od rana. Bo to naprawdę może moim zdaniem wyrządzić dużą krzywdę psychice. Mhm. Jeżeli pytasz o muzykę, no to dla mnie to jest w ogóle moje pierwsze narzędzie, po które sięgam w mojej pracy. I zawsze do każdego filmu, do większości serialów, które zrobiłam, mam playlisty oddzielne. Czyli już czytając scenariusz, mam jakieś tło w mojej głowie y, muzyczne albo są to piosenki, których słuchałam na planie mhm. i tworzę sobie te playlisty. I to też jest fajne teraz po czasie, też czasem jak, jak wracam do tych playlist, że one mnie naprawdę od razu przenoszą do, do tych postaci, do tamtego czasu i do tych emocji. Ja zresztą w ogóle mam swoją... Audycję, która też mhm. można słuchać na, na Spotify, jako podcast, to się nazywa Mówimy. I to jest dokładnie format, gdzie zapraszam ludzi, którzy tak samo jak ja do tego tworzenia filmów, seriali, teatru, inspirują się muzyką. Bo, bo dla mnie to jest tak, no chyba najważniejsze narzędzie po prostu w pracy. To i ruch, na pewno. No dobra, to w takim razie 2084, jaką sobie playlistę skleiłaś? To było słuchowisko, więc, mhm. więc, tutaj nie miałam okay. playlisty, ale myślę, że od razu pomyślałam o, o Lorne, mhm. pomyślałam o Jamesie Blake'u nowym yy, świetnej płycie, yy, o takich elektronicznych brzmieniach, które mają zawarte w sobie niepokój, mhm. bo dla mnie o tym jest yy, ta opowieść. A dziewczyna i kosmonauta? O, tam to tę playlistę znam na pamięć. Prze <laughs> Dawaj. Yy, przed, przede wszystkim I'm God, Clams Casino, który w ogóle ku mojemu zaskoczeniu, to była piosenka, którą miałam na playliście od momentu prób, mm -hmm. znalazł się w soundtracku serialu. I ja o tym zupełnie nie wiedziałam i reżyser nawet nie był świadomy, że ja miałam tę piosenkę yy, 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 na playliście. Mam nawet scenę w Dziewczynie Kosmonauci, gdzie mam słuchawkę, w scenie, w której płaczę i słucham wtedy R.Y.X. Yy, 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 yy. Kurde, jak to się nazywa? Um, zaraz mi się przypomina. Um, oh Jezu! Um, Słuchaj, zaraz um, sobie poradzimy z um, pomocą RYX, uh, Only, Berlin, Oceans, nie. Howling. Howling. Mamy to. Tak, jest, udało się. E, dziękujemy Spotify. Dziękujemy Spotify. E, to na pewno jak nikt tego typu Mesa, e, Republika. O, to super piosenka jak nikt. No, świetna. My ją rapujemy zresztą tam w, w, w odcinku. I to się też wzięło z improwizacji. Bo z Kubą Sasakiem, który ze mną grał nie tylko w Dziewczynie i mm -hmm. ale właśnie w 2084, mamy bardzo podobny gust muzyczny i bardzo często między scenami się wymienialiśmy tymi piosenkami i któregoś razu pomiędzy ujęciami... Jak była własna samochodowa, jeździliśmy we trójkę po prostu po Warszawie, musieliśmy zawsze po skończonym ujęciu wracać do miejsca startowego. Mhm. Puszczaliśmy sobie jakąś muzykę. I któregoś razu, właśnie czy ja, czy Kuba puściliśmy tego jak Nikta, tego typa Mesa, e, i całe zarapowaliśmy oboje. I reżyser do nas przytoczył: Boże, że to było tak super, że to widać tę Waszą relację, jak ona wychodzi, wplećmy to gdzieś w scenę. I już wcześniej był taki pomysł, tylko my gadaliśmy o y, Zaopiekuj się mną, y, do którego bardzo trudno było zdobyć prawa. No i ten jak nikt, tak przyszedł organicznie, więc na pewno to. No i Toki Monsta, se Jest, y, czyli piosenka, jakby dla mnie Toki Monsta była taką bardzo dużą inspiracją do, do, do postaci DJ-ki, mhm. więc na pewno też ona. No widzisz, no, dla mnie ta muzyka buduje mi te, te postacie i te światy. A tymczasem przechodzimy do filmu, w którym mam wrażenie, teraz może mam kość dziurę w pamięci, muzyki było bardzo mało albo prawie w ogóle jej nie było. Mader Darena Aronowskiego. Mm, też, nie, nie, też nie pamiętam tego filmu z muzyką. I to też wybrałam ten film, bo w ogóle uwielbiam Aronowskiego i zawsze jego filmy budziły we mnie mm, niepokój, były dla mnie mm -hmm. ważne. Ale z tym filmem jest związana taka historia, że ja w dniu seansu tego filmu dostałam e, swoją pierwszą pełnometrażową rolę, czyli hejtera mm -hmm. i po wyjściu z seansu, z kina e, przez cały seans dzwonił mi telefon, dzwonił do mnie Maciek Musiałowski i ja piszę mu, jestem, jestem w kinie, jestem w kinie, nie mogę gadać, mam zresztą z, z trójką moich najbliższych przyjaciół wtedy. Odzwonił jak widać, mówi, proszę cię, jest pilna sprawa, musimy pogadać. I faktycznie wtedy trwały castingi do Hejtera. My mhm. byliśmy na trzech etapach, to bardzo długo trwało, ale już od tamtego castingu minęło trochę czasu, jakieś dwa, trzy tygodnie, więc mi się szczerze mówiąc, wydawało, że to jest zamknięta sprawa, a my z maćkiem się znaliśmy dosyć dobrze, więc to rząd do mnie dzwonił. Zresztą się bardzo przyjaźnimy, nie było nic, nic dziwnego. No i wyszłam z tego filmu. I Szalenie nim poruszona, i jego metaforyką, i też tym, jak szczegółowo jest ta historia zbudowana, i jak w minimalnych nawet jakichś rzeczach potrafimy odnaleźć symbole. No myślę, że ten film trzeba naprawdę oglądać po kilka razy i na raty, w ogóle też relacja, ta matka, ta figura no nie chcę zbyt dużo zdradzać, jeżeli ktoś nie widział, ale no ogromnie polecam. Myślę, że warto przed samym filmem zobaczyć jakich symboli warto szukać lub do czego się odnosić bo to też rozjaśnia obraz i tę historię tak wielokontekstowo wtedy ukazuje no ale mhm. zostawmy to wychodzę z tego kina i, i dzwoni cały czas Maciek mówi, no co się dzieje mówi, słuchaj musimy się teraz zobaczyć a właśnie, 22 23 mówi, wiesz co Maciek no my idziemy na kolację z przyjaciółmi ale jesteśmy w centrum wpadaj jeżeli chcesz pogadać tak myślałam że coś się dzieje ja dobra będę gdzie będziecie dobra będę no i siedzimy, zamówiliśmy jakąś kolację, jakoś kanapę. Party crusher. Tak, tak, tak. I wchodzi do restauracji nie Maciek Musiałowski, tylko Maciek Musiałowski z Jankiem Komasą. Jest 22.30 I, i oni podchodzą do stolika. Ja jestem z moimi przyjaciółmi. Janka nie znam w ogóle poza tymi castingami. To nie jest żaden mu ani nikt. No, widzieliśmy się dosłownie na dwóch etapach castingu, bo pierwszy był tylko z casting reżyserami. I on mówi, no cześć, <noise> byłem teraz z Maćkiem na mieście, opowiadałem mu o tym, że, że bardzo chciałem, żeby zagrał Tomka Giemzy, ale nie dostaliśmy pieniędzy na film. I tak gadaliśmy o tym, że chciałem ci powiedzieć, że, że po prostu bardzo ci dziękuję za te castingi, że bardzo się przyłożyłaś do, do, do tych przesłuchań. I tak uznałem, że skoro nie wyszło, no to zamówmy sobie tam, nie wiem, po lampce szampana i tyle. I ja... Mówię, w ogóle no Janek Komasa, jeden z moich ukochanych twórców, film, na którym mi bardzo zależało Przychodzi coś jak o jakimś szampanie, o tym, że coś nie wyszło, no dobra, no to... I, I w momencie, w którym wręczył mi lampkę szampana, akurat byliśmy wtedy we trójkę, w sensie ja, Maciek i Janek, od, osobno od tych moich przyjaciół, ja mówi, tak naprawdę chciałem ci powiedzieć, że wybrałem cię, żebyś zagrała rolę Gabi, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli tam... Taki ajtarz po mieć. prostu! Taki! A, <laughs> taki zrobił mi numer! No i... Boże, i dla mnie to było naprawdę spełnienie marzeń, naprawdę. Bo że ten film jest na liście i dlatego jest właśnie na liście. Budujemy tutaj napięcie, wszystko się ze sobą klei. Widzę, że dramaturgia została zbudowana przed. <grym> może, jednak, <grym> może jednak mogę pisać scenariusze. <grym> no. Sala samobójców jedynka była dla mnie filmem, polskim, na pewno, który zbudował moje marzenie o byciu aktorką również filmową. To jest w ogóle to jest film, który tak dobrze pamiętam siebie na tym sensie, po tym, co on mi zrobił, jak wyszłam z tego seansu, co jak bardzo byłam pod wrażeniem pracy Kuby Gierszała, i jak się zainteresowałam jego pracą, inną, tym, jaką szkołę ukończył, No naprawdę był to dla mnie wytrych do mm, takiego poważniejszego myślenia o tym, że to może być mój zawód. A w ogóle ten film był dla mnie też szczególnie ważny, bo jakoś tak mam ile wtedy? 13 chyba lat, kiedy on wyszedł, czy 12, Mm, tak mnie mocno uderzył. Taką. Myślę, że to był film na tamten czas, który zrobił na mnie największe wrażenie w moim takim nastoletnim mm -hmm. życiu. I dlatego też go umieściłam na, na tej liście, bo to, że miałam szansę wziąć udział w castingach w ogóle, bo to już, jak pamiętam, że wszyscy w szkole teatralnej dostawali zaproszenia na ten casting, naprawdę casting był ogromny. I ja dostałam dopiero w ostatniej rundzie zaproszenie i tak czekałam bardzo, czy ja w ogóle go dostanę, czy nie, że ona pewnie nie pasuje, bo zagrałam w innym serialu i Janek Komasa nie chce ze mną pracować, no i to, że tak siedziałam przed salą taneczną i o tym myślałam, na, jak akurat był koniec, początek trzeciego roku. I dosłownie tam godzinę później dostałam telefon od agenta, że, że chcą mnie zobaczyć na tym castingu. Na pierwszym etapie były różne improwizacje. I to, że dostałam się do drugiego etapu, potem do trzeciego, że poznałam tego Janka i że to jest taka niebezpośrednia, ale jakaś kontynuacja, odpowiedź na tę jedynkę z sali samo samobójców, to samo uniwersum, było dla mnie takie, że to niemożliwe, żeby to się udało. I się udało. I dla mnie, ta obecność z tej stali samobójców na tej liście jest o spełniającym się marzeniu po prostu. I to też się łączy z, z Mader tak naprawdę, bo do tej nocy właśnie to marzenie tak, tak, tak się za, zaczęło się spełniać. Powiem wam, że jest to naprawdę niezły koktajl. Tutaj marzenie się spełnia, z drugiej strony jeden film o samobójstwie, o nastolatkach tak. depresji, w drugi o jakimś psychopatycznym artyście, który po prostu poświęca wszystkich, spala wszystkich dookoła, jest jak taki wampir. No tak. Zabierający energię. Ale, no cóż, no dzisiaj bywa pewne niespodzianek. Tak, może to jest ten kontrast, że ja mam pozytywne usposobienie, więc muszę sobie tam w tej sztuce jakoś tam popiłować tę z No tę właśnie, stronę. To mnie uderzyło, bo z jednej strony właśnie jest pozytywne usposobienie, a te filmy to takie czasem no, dają wpaczami. Ale wiesz, co, no jest coś takiego, że jednak te filmy. Chyba które... za mocno się uderzyłem. Tak, <laughs> Poświęcam się w imię programu. <laughs> um, że. No i. No jednak, jak sobie myślę o, o filmach, które mają taką pozytywną aurę, tak no mi żaden nie przychodzi do głowy, hmm, to one jednak in, in, w inny sposób zostają z tobą, nie? nie może nie, nie, nie wiem, nie budują takiej zmiany. Dla mnie te filmy wszystkie jakoś mhm. trochę z, mnie zmieniły lub działy się w momencie, kiedy coś się zmieniało we mnie i dlatego są takie ważne. Mhm. Ja z kolei mam tak. Dzieli nas. Kilka lat różnicy, ale powiem Ci, że na przykład im robię się starszy, tym bardziej wolę filmy działające właśnie jak ciepły kocyk mm -hmm. i e, herbatka z cytryną. Bo mam takie poczucie, że świat dookoła jest już na tyle szalony mm -hmm. e, i potworny, że, że, że nie do końca jestem pewien, czy też chcę jakby sobie ja to przedłużać na wielkim ekranie. Mam dokładnie to samo teraz, i myślę, że to jest też dla, y, dlatego chyba nie chodzę tak często teraz do kina. Na przykład nie zdecydowałam się na niektóre seanse głośne ostatnio, bo po prostu boję się, że, że będzie mi za ciężko to znosić teraz. Mm -hmm. I, I tak właśnie, tak świadomie próbuję się chronić przed tym, ale jest y, trudno znaleźć sztukę, która jest taka kojąca. To prawda. Która trochę rozdrapie rany, mm -hmm. ale zawsze można taki no, kojący plasterek, że nie jednak z jest, jest miła, chociaż Daniel, no widzisz, ten najgorszy człowiek na świecie też nie jest takim obrazem, który mnie zrujnował i pozostawił w tym z rozpaczeniem, tylko właśnie był taką, takim pokazem, no tak jest, takie jest życie, ale to ty jesteś pod koniec dnia, jakby to ty podejmujesz te wybory i rób jakby w ze swoim sumieniem. A masz na przykład taki film, który obejrzałaś i tak cię zrujnował emocjonalnie, że nigdy w życiu już byś po prostu nie, nie zbliżyła się do niego. Nie dlatego, że ten film był zły, tylko dlatego, że okazał się tak bardzo traumatyczny i tak długo w tobie siedział, jak taka, wiesz, rana, która nie chciała się zabliźnić. No wiesz co, trochę troszkę tak miałam z tym najgorszym człowiekiem na świecie, mm -hmm. że ja go yy, widziałam tylko raz. I tak nie wiem, czy się odważy drugi raz. Ale też znowu widzisz, on nie był taki, tak jak powiedziałam, on nie był rujnujący, no, tylko po tak trafił w pewien tak coś, moment w coś, swoim wiesz, życiu. Bo, Boże, ja cały zadziała czas bieżę ten mikrofon. Zadziała się reakcja chemiczna, to no, to no, była filmem. To, to, ale yy... No i Call Me By Your Name było dla mnie wtedy na tym etapie yy, też to jest ten sam moment co Lalaland, czyli też znowu yy, pierwsze miłości zakończone, pierwsze uczucia poważne. Yy, to też był taki film, który... Pamiętam, że w kinie siedziałam i naprawdę tak zatykałam sobie los, bo tak głośno płakałam, żeby ludziom nie przeszkadzać mhm. i bałam się, że moje łkanie im będzie ich frustrować. Ale... A wszyscy płakali. A wszyscy płakali, ale ja byłam akurat na tym filmie, byłam cztery razy w kinie. Że tak wtedy mnie Uderzył, że ja mówię sobie: Wiesz jak to jest, że czasem się tak po prostu sami sabotujemy, że no nie, be, nie no strasznie mi puszczę sobie najsmutniejszą piosenkę świata. Albo Boże, kurde, złamane mam serce. Zobaczy jak na filmie też nie: Blue Valentine, kurde. Wiesz o co chodzi. No, a tamte dni, tamte noce też miał fajny soundtrack. Piękny, piękny. Dlaczego ta piosenka nie dostała Oskara, Sufiana, e, Sufiana Stevensa? Nie wiem, po prostu, mm. nie wiem, nie wiem, ale bardzo często wracam do tego soundtracku. I co więcej, my też tego soundtracku bardzo dużo słuchaliśmy z Maćkiem Musiałowskim w trakcie przygotowań do, 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 do Hejtera właśnie. Tu, 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 Chociaż ja wolę Futile Devices okay. z tego soundtracku, też Sufiana Stevensa. Słuchajcie, teraz przydałby się jakieś werble, Numer do... <grym, grym>, jeden. No i to, jest I to będzie z wrotakcji w ogóle, ale też mam dramatyczne momenty. Znam takich, którzy naprawdę płakali na tym filmie i traktują go jako taki Ja też go tak, no. ja też go płakałam nieraz, bo widziałam go chyba, jeżeli miałbym powiedzieć jaki film najczęściej najwięcej widziałam razy w życiu, to na pewno ten. Teraz powinna być przerwa na reklamę. Tak. Ustawimy może na YouTube, żeby akurat tutaj ciachnąć. No, myślę, że Was dziwi ten wybór. No dobra. Królew. Królew. To jest bajka. U mnie w domu ja oglądałam filmy z kaset. No i to była kaseta, na pewno przeze mnie zaorana na najmocniej. Bo ilość razy, ile ja puszczałam króla lwa w domu, ja myślę, że mogłam oglądać go dwa razy dziennie. Na pewnym etapie swojego życia. Pamiętam, że oglądałam go non-stop. Jeszcze miałam jedną bajkę na kasecie i mm -hmm. to było jeden Dalmatyńczyków. I później Szrek, który też do cisza jest dla mnie bardzo ważnym filmem. Um, ale ten król Lew. Jezus, no ja. <ścoughs> Dobra, powiem coś, coś dla mnie trochę niezręczne, ale trudno. Dawaj. Pamiętam, jak udawałam lwa <laughs> za każdym razem, kiedy. No nie wiem, ile mogłam mieć lat, 4, 5, 6, po prostu tak. I chciałam, żeby wszystkie zwierzęta, jakie spotykałam się, nazywały imionami. Z, 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 bardzo się obraziłam, jak z, moi dziadkowie nie nazwali swojego psa Chiara. W ogóle nie rozumiałam, <laughs> dlaczego nie chcą go tak nazwać, no bo dziewczyna, no to nie mógł być Simba, no ale Kiara, no chyba powinno być, a na Słowacji było tak, że tam to była jakaś bardzo duża skandalistka o tym samym pseudonimie. <laughs> I powiedzieli, że nie, a ja mówię, no jak nie, no przecież to jest najlepsza postać na świecie, jest Najlepszej bajki, i ja do dzisiaj oglądam bajki i lubię to robić. I tak właśnie, a propos takich seansów, które mówisz, że, że chętnie sobie ten, ten kocyk mm -hmm. tak założyć, to dosłownie parę dni temu widziałam a właśnie, bo miałam taki wieczór i po raz pierwszy miałam odwagę, żeby odpalić tego najgorszego człowieka na świecie, ale coś z subskrypcją się zacięło i mówię, dobra, to jest znak. To nie znak. był przypadek. To jest znak, po prostu muszę wrócić do czegoś, co daje mi poczucie komfortu i takiego utylenia i ja akurat to był, to był ten szrek, Ale tak sobie myślałam, jak to fajnie jest zatopić się w taką rzeczywistość, którą mogą oglądać i dzieci, i dorośli, i, i każdy z nich znajduje w tym coś, Wiesz, uniwersalnego, a ten królew przecież to jest taka piękna bajka. Też z, ze świetnym soundtrackiem i świetnymi piosenkami. Niesamowitym dubbingiem. Niesamowitym. A y, odwożyłaś się podejść do tej nowej wersji królewa? Tak. i podobało mi się. Podobało ci się. Podobało mi się. Nie miałam czegoś takiego, że wiesz, podniosłam jakieś wielkie larum, że to jest niefajne, że są żywe lwy, znaczy żywe lwy komputerowe. Wyglądały jak żywe. <noise> Miało to swój urok. Na pewno jest to coś zupełnie innego niż ta. Rysunkowa opowieść, która dla mnie no, ma szczególne miejsce w moim sercu, więc też od razu sobie myślę, że musi tam to być na tej liście nieważne czy to śmieszne to, to jest to film, który jako dziecko oglądałam po prostu namiętnie, cały czas i no, zapoczątkowało to pewnie też moją miłość do zwierząt, do śpiewania. No, uwielbiałam ten film i miałam soundtrack z tego filmu na, na, na płytce i nawet zdarza mi się do dzisiaj też go posłuchać. No i Król Lew i w ogóle wydaje mi się animacje Disneya dowodzą tego, mm. że sztuka naprawdę może przetrwać nas wszystkich. Tak. To są filmy, które... 101 dalmatyńczyków, z lat 60-tych mm. film, a, a do dzisiaj się go świetnie ogląda. I to pokazuje, że ten krąg życia mm. z Króla Lwa cały czas istnieje, to co oglądali nasi rodzice, potem tak. my oglądamy, potem pokazujemy naszym e, dzieciom i to ciągle działa. Tak, tak. Potem oczywiście powstają te remake'i, no właśnie ja bingową, Bia, wiesz, Bia, Hajsik. Tak, ale y, a propos tych remake'ów, no. ja bingo... co, tak, to nie, że macham do Ciebie palcem, tylko tak gestykuluję. <laughs> um. Ja dubbingowałam nową Mulan, tak. zresztą y, y, g, w głównej roli, co ciekawe, wcale tam nie było aż tak dużo dubbingowania, bo tam połowa filmu to są wiesz okrzyki <głos》głos》głos》> y, wal, 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 walecznej Mulan y, 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 i powiem ci, to było też takie moje spełnienie znowu marzeń, że y, zawsze każda chyba, no może nie każda, ale pewnie jakaś część marzy o byciu księżniczką Disneya, i nagle to się tak, wiesz, zmaterializowało, ale faktycznie no, te remake to jest już zupełnie coś innego niż, niż ta kreska, i, i to właśnie to dziedzictwo mhm. tego Disneya i ta wyjątkowa jego aura, która. Dzisiaj, mimo iż mamy już dużo bardziej, wiesz, mm, posuniętą tę animację i można y, zobaczyć po prostu dużo bardziej nowoczesne rzeczy, że jednak one niosły w sobie taką jakąś uniwersalną prawdę i, i fajne wartości. Słuchaj, każde pokolenie musi mieć swój własny Dwa, czas. Z, dokładnie. <laughs> swoją mulan. I ty jesteś naszą polską mulan. Nic się tego nie odbierze. Dokładnie, dokładnie. Jak chcecie, możecie wejść na serwis streamingowy <laughs> na przykład, i wysłuchać e, Vanessa Aleksander e, w tej roli, albo możecie też wejść na storytel i posłuchać mm -hmm. 2084. Zachęcam. Ty w ogóle lubisz grać głosem? Lubisz Uwielbiam. Uwielbiam. <laughs> ale, ale ja w ogóle lubię tę pracę. Więc czy to jest na planie, czy w teatrze, czy tak głosowo, to uwielbiam to robić. U mnie głosowa praca się zaczęła w ogóle zanim zaczęłam jeszcze tak zawodowo zajmować się dubbingiem, bo przez przypadek trafiłam na nagrania jakieś dubbingowe do Cartoon Network i tam już zostałam, zaczęłam dubbingować, ale nie byłam w tym dobra. Nie miał, wiesz, nie miałam dykcji dobrej, mhm. tam pewnie tak coś wafluniłam, tak domyślam się, Pamię tak porównując do tego, jak teraz nagrywam, jak szybko i sprawnie mi to idzie, no też już mam po prostu doświadczenie. Wtedy po prostu pamiętam, że ci realizatorzy nagrań, że to trzeba wielokrotnie było nagrywać, ale nie wiem, no, może mnie lubili, czy to, nie, może to miała być taka postać, że z jakiegoś powodu jednak zostałam w tej obsadzie. I, I pamiętam, że to było też taki, wiesz, most dla mnie, że kurde, no już robię coś powiedzmy semizawodowego, jeszcze nie jestem w szkole teatralnej, no ale coś tam sobie dubbinguję, jeżdżę do tego studia dubbingowego. I dawało mi to mega dużo radości, więc ja, fajne są te momenty. Prawda jest taka, i w chyba mogę o tym powiedzieć, mhm. że w dubbingu w ogóle nie ma dobrych pieniędzy aktorzy, to może też warto powiedzieć, bo. Trzeba pracować dużo. No, bardzo trzeba dużo pracować, żeby faj... Bo można z tego fajnie wyżyć, ale naprawdę to wtedy się temu poświęca całe dnie i się jest głównie aktorem dubbingowym. Na przykład, no, mi nie bardzo się opłaca często jeździć na jakieś sesje dubbingowe, bo na przykład masz z tego, nie wiem, 60 złotych. Czysto, no to tyle zapłacisz za, za paliwo, żeby dojechać na drugi koniec Warszawy i wrócić z powrotem. No może nie tyle, ale no że tak naprawdę, żeby jeszcze z dniem kupić sobie jakiś tam obiad na mieście, bo już wtedy jesteś po, na drugim końcu Warszawy. No i wychodzi na to, że to jest tak, ja to robię głównie dla zabawy, ale daje mi to mega dużą radość i uwielbiam to robić. I zawsze, zawsze jak przychodzę, akurat najczęściej pracuję ostatnio z, z Adamem Łonickim mm -hmm. w dubbingu, to zawsze mówię, Edysiu, dawaj, ja chcę więcej tych Pokemonów, czy tam, czy tam, co ty tam dubbingujemy. Bo mi to po prostu daje strasznie duży fan, ale z audiobookami to też jest inna opowieść. To już troszkę... W dubbingu najczęściej ma się pierwowzór, mhm. do którego trzeba się dokleić i kogoś, kto już to uniwersum stworzył i po prostu jakoś się fajnie naśladować trzeba. A tutaj w wypadku czy, czy Storytela, czy innych audiobooków, które realizowałam w przyszłości, no to trzeba wziąć odpowiedzialność za to, że tę... Ta postać. Od zera. Od zera. No i też to jest ciekawe, że ludzie przecież mają jakieś tak jak z ekranizacjami trochę jest, że jak czytasz książkę, no to masz jakieś wyobrażenie, jak wygląda ta postać, jak, jak się zachowuje, jaki ma temperament i ty to przypuszczasz przez siebie, i też trzeba wziąć to trochę tak na klatę, że no nie zawsze pewnie się to spotka z wyobrażeniami czytelników, albo że co można zrobić, żeby to było. No, dla nich atrakcyjne. A jako osoba zaprawiona w, w dubbingowo-słuchowiskowych e, bojach, m, czy masz podobne zdanie jak Krzysiek Czeczot? Ostatnio prowadziłem z nim takie spotkanie i ja powiedział, że nie każdy aktor, który sprawdza się na scenie albo na ekranie, to nada się też do e, produkcji dźwiękowej. O, że pewno. to potrzeba jakby zupełnie innego e, zestawu umiejętności i cech charakteru. Na pewno. Co więcej, ja nie wiem, czy ja się nadaję. Tak szczerze, bo to. Ym... To są zupełnie inne umiejętności. Ja mam wrażenie, że tak jak w dubbingu, już czuję się bezpiecznie, tak w tych takich słuchowiskowych rzeczach. To jest taka odpowiedzialność, którą czasem trudno mi jeszcze wziąć na siebie, bo wydaje mi się, że to jest taki ogromny rozmiar, żeby tę historię od początku do końca. Tutaj w Storytelu było akurat tak, że jest narrator i wszystkie kwestie, które ja czytałam, są kwestiami mojej bohaterki, więc to tutaj było o tyle, o tyle łatwiej. A były takie książki, gdzie czytałam. Od samego początku do końca wszystko. włącznie z przypisami i spisem treści, i wypowiedziami wszystkich bohaterów, i narratorki, i tak dalej, i tak dalej. I to na przykład to już jest. Yy, pff, trudne. <grym> Więc tak, absolutnie się zgadzam z Krzyśkiem, że to jest też zrobiliśmy z nim jedno słuchowisko w przeszłości, u niego w studiu. Yy, I bardzo go szanuję, bardzo go lubię. Jest świetnym profesjonalistą i robi fajne rzeczy. I myślę, że zna. Zna, zna, zna się na, na temacie, więc... No, o, teraz ja już magnatem, mam wrażenie, w ogóle, no, no, w rynku no. produkcji audio. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Bądźcie jak Vanessa Alexander, róbcie rzeczy, które lubicie. <śmiech> <śmiech> to jest chyba kluczowe <laughs> w życiu. Chyba tak, znaczy, no tak, żeby być, wiesz, fair ze sobą, ale żeby też być łagodnym w tym. Ja tego jeszcze tak nie do końca umiem, żeby tak sobie powiedzieć. Ale dobrze, no popełnisz błąd, czy tam chcesz to zrobić i nie wiem, masz wątpliwość, nie przejmuj się tą wątpliwością. Idź i spróbuj, daj se żyć. Jeszcze tak właśnie, dosłownie teraz mnie Kuba sasak podwoził, bo byliśmy zresztą na rozmowie też promującej, no. promującej 2084 rok i rozmawialiśmy o tym, opowiadałam co tam u mnie. A oni jak się żegnaliśmy, Vanessa, daj daj sobie pożyć, po prostu odważ się od siebie. <laughs> A mówię, no tak, no tak. I tym jakże optymistycznym akcentem kończy, kończymy kolejny odcinek podcastu. Mój ulubiony film, Vanessa Aleksander. Dajcie dziękuję. sobie pożyć. Dajmy sobie pożyć. Miłego życia. Jesteście super ludziska i Ty też, Łukasz, jesteś super. Dziękuję. I Ty też zapraszamy. jesteś, Vanessa. Super. <laughs> dziękuję bardzo. Dzięki.